Proszę Państwa, pan Aleksander Adamski, który prezes Stowarzyszenia Miejskie Pola, który, jak wiem, kandyduje na stanowisko burmistrza miasta Kazimierza. Ksiądz proboszcz słusznie przypomniał, mówimy żołnierze niezłomni, ale także żołnierze wolności. Otóż uczył nas Jan Paweł II, że wolność nie polega na tym, aby robić, co nam się podoba, ale na tym, by robić, co do nas należy, żeby realizować nasz obowiązek. Jeśli żołnierze niezłomni, tak jak zastępy polskich bohaterów w historii, mieli siłę, żeby zrobić to, co do nich należy, to również dlatego, że stojąca za nimi siła jest niepojęta dla współczesnego świata. Mianowicie, w najgorszym zamęcie historii słusznie wybiera ten, kto rozumie, że koniec końców tylko Chrystus jest Panem historii i Jego jest Królestwo. Jeśli pamiętamy o ich bohaterstwie, to pamiętajmy też o sile, która stała za ich charakterem. Dziękuję.